Witajcie. Podczas dzisiejszej praktyki skupimy się na obudzeniu świadomości ciała i przywróceniu połączenia z oddechem. Zaczniemy w pozycji siedzącej na krześle. Przygotuj krzesło. Usiądź wygodnie. Połóż dłonie na udach i zrób kilka szerszych oddechów. Prowadź je swobodnie, zarówno przez nos, jak i przez usta. Teraz możesz zamknąć oczy albo zostać z oczami otwartymi. Poczuj to, jak siedzisz. Jak twoje pośladki dotykają krzesła. Postaraj się usiąść symetrycznie. Obie stopy niech w taki sam sposób dotykają ziemi. Ustaw barki ponad biodrami. Niech kość krzyżowa będzie pionowo. A na niej niech rośnie w górę kręgosłup. Połóż teraz jedną dłoń na mostku. Skup uwagę na ruchu oddechu w ciele. Zauważ wdech. Zauważ wydech. Kolejny wdech. Wydech. Jeszcze jeden wdech. Wydech. Odkładając dłoń na udo, niech twoja świadomość pozostanie we wnętrzu klatki piersiowej. Spróbujemy teraz poczuć poszczególne części ciała poprzez nasz dotyk. Niech prawa dłoń spotka lewą, lewa spotka prawą. Poczuj ciepło dłoni, ich fakturę, miękkość. Przesuń dłonie na łokcie. Poczuj ramiona. Poczuj swoje barki. Niech dłonie dotkną karku i szyi. Cały czas bądź z oddechem. Przesuń dłonie na mostek, na talię. Poczuj oddychający brzuch, falujący wdech i wydech. Przesuń dłonie na biodra. Poczuj swoje uda. Dotknij kolan. Goleni i łydek. Cały czas oddychaj. Przesuń dłonie na stopy i kostki. Łagodnie unieś się do góry.
Siądź równo. Chwilę pozostań z tą obecnością, która pojawiła się w ciele. Powoli powróć do rzeczywistości. Otwórz oczy, jeśli były zamknięte. Przejdziemy teraz do delikatnych, budzących ruchów ciała. Zaczniemy od głowy. Skręć wnętrza dłoni do góry. Miękko opuść barki. I przechyl głowę w prawo, zbliżając prawe ucho do prawego ramienia. Zrób wdech i wypuść powietrze. Kolejny wdech i wypuść powietrze. Jeszcze raz. Ustaw teraz głowę pionowo i przesuń lewe ucho w stronę lewego barku. Rozluźnij prawe ramię. Miękki wdech i wydech. Jeszcze dwa cykle. Po wydechu głowa wraca do centrum, do linii środkowej ciała. Teraz rozciągnij ręce na boki. Ustaw ręce równolegle do ziemi. Zginając ręce w łokciach, połóż dłonie na swoich barkach. Będziemy teraz zataczać koła łokciami. Zaczniemy prawe ramię do przodu, lewe, prawe na przemian. Cały czas jesteś z oddechem. Stopy i miednica stabilne, tylko góra ciała porusza się. Miękko wdech i wydech. Wdech i wydech w swoim rytmie. Jeszcze dwa cykle. Zatrzymaj się w centrum i teraz prawe ramię do tyłu. Lewe, prawe, lewe, prawe. Skup się teraz bardziej na jakości ruchu. Na tym, co czujesz w swoich barkach, co czujesz w całych ramionach. Miękki wdech i wydech. I zatrzymaj się w centrum, rozluźnij ręce, ustawiając dłonie na udach. Nieco głębszy wdech, uwalniający napięcie wydech. Jeszcze jeden wdech i wydech. Świetnie. Teraz rozstaw nogi nieco szerzej, szerzej niż nogi krzesła i skręć palce stóp na zewnątrz. Usiądź też nieco płycej, przesuwając biodra do krawędzi krzesła. Teraz ustaw prawy łokieć na prawym wewnętrznym udzie. Lewą dłonią odepchnij delikatnie lewe udo do tyłu. Ściągnij łopatki, unieś klatkę piersiową, wycofaj głowę. Dociskaj równo obydwie stopy. Zrób dwa, trzy oddechy tutaj. I teraz lewą rękę wyciągnij równolegle do ziemi. Na wydechu przenieś lewą rękę w prawą stronę ponad głową. Rozciągnij lewy bok ciała. Wprowadź oddech.
I odpychając się od prawej ręki, skręć klatkę piersiową w górę. Odsuń brodę od mostka. Stwórz przestrzeń z lewej strony ciała. Trzy pełne cykle oddechowe. Wdech i z wydechem powróć do centrum, układając dłonie na udach. Poczuj zmianę w prawym i lewym boku ciała. Druga strona. Oprzyj lewy łokieć po wewnętrznej stronie lewego uda. Prawą dłonią naciśnij na wewnętrzne prawe udo. Odepchnij udo od siebie, ściągnij łopatki, odsuń delikatnie głowę w tył. Daj sobie tutaj kilka oddechów. Prawe ramię ustaw równolegle do ziemi, rozciągnij prawą rękę. Na wydechu przenieś rękę ponad głową w lewo. Przesuwaj prawe kolano w tył. Klatkę piersiową do przodu. Odsuń brodę od mostka i wprowadź oddech. Miękki wdech. Z kolejnym wydechem wróć do centrum. Zatrzymaj się przez chwilę tutaj. Rozluźnij barki. Kark. Rozluźnij głowę. Zbliż teraz stopy do siebie. Niech stopy będą skręcone palcami do przodu. Stopy szerzej niż biodra. Unieś ręce przodem ciała w górę. Złap dłońmi za łokcie, krzyżując przedramiona. Pociągnij rękami w górę, wydłużając boki ciała. I przejdziemy teraz do skłonu. Spójrz, wdech, z wydechem opuścisz tułów w dół. Będąc z tułowiem nisko, zostaniesz tutaj 5 oddechów. Zrobimy to teraz razem. Pociągnij łokciami, wydłuż przód ciała i z wydechem długi ruch do przodu na 5 cykli oddechowych. Rozluźnij głowę, puść barki w dół, rozluźnij twarz. Miękki wdech, wydech. Niech całe ciało oddycha. I powoli na wdechu unieś się do góry. Wyciągnij się i wydłuż. I z wydechem opuść ręce na udach. Usiądź równo. Zrób kilka oddechów. Ustaw stopy równolegle do siebie. Rozciągnij ręce równolegle do ziemi. Skręć ramiona od barków do dłoni w górę. Ściągnij łopatki i na wdechu symetrycznie unieś ręce do góry. Ustaw dłonie na szerokość swoich ramion. Staraj się prostować i wydłużać ręce, kreując jak najwięcej przestrzeni. Miękki wdech, spokojny wydech. Długie ręce, długie boki ciała, spokojna twarz. Teraz połącz dłonie w górze i z wydechem opuść dłonie na wysokość mostka, łącząc dłonie ze sobą,
ustawiając przedramiona równolegle do ziemi. Rozciągnij ręce raz jeszcze na boki, wnętrza rąk do góry. Ściągnij łopatki i wdech od razu. Połącz dłonie w górze, wydech, dłonie na wysokość mostka. Wdech, otwórz ręce, podnieś je w górę. I wydech, dłonie na mostek. Jeszcze dwa razy. Spróbuj poczuć świadomie ruch w rękach, w łopatkach. Połącz ruch z oddechem. Płynnie wdech do góry. I wydech, dłonie w dół. Teraz wyciągnij ręce do przodu, spleć palce dłoni i wywiń wnętrza dłoni w przód. Kciuki skieruj do ziemi. Zachowaj ręce proste i na wdechu unieś ręce w górę. Poczuj, że możesz sobie pomóc splotem palców dłoni, jeszcze bardziej wydłużając boki ciała, boki kręgosłupa. Wprowadź oddech. Siedź równo na obydwóch pośladkach. Głowa uniesiona godnie. Kąciki ust do góry. I z wydechem opuść ręce. Rozpleć palce. I odłóż dłonie wnętrzami do góry na udach. Rozluźnij górę ciała, ale zachowaj wydłużony kręgosłup. Odpocznij przez chwilę. Jeszcze raz wyciągnij ręce do przodu. Jeszcze raz spleć palce dłoni. Wywiń wnętrza dłoni w przód. Wdech, nieco dynamiczniej. Unieś ramiona w górę. Zobacz, czy jest jakaś różnica, jak czujesz teraz ten ruch. Wprowadź oddech, pozytywne nastawienie do pracy z ciałem. Zrób jeszcze 3 cykle. Swobodny, dowolny wdech i wydech. I z kolejnym wydechem opuść ręce w dół, rozpleć palce, ułóż wnętrza dłoni do sufitu. Opuść barki i na moment zamknij oczy. Zaobserwuj, jak się teraz czujesz. Czy jesteś w stanie zauważyć jakieś wrażenia z ciała? Napięcie, rozluźnienie, być może ciepło, drżenie. To wszystko jest w porządku. Spróbuj zauważyć te jakości bez oceny. Przejdziemy teraz do pozycji stojącej. Postaw krzesło na środku. I stań po prawej stronie. Poczuj, jak zmienił się układ ciała względem podłoża. Poczuj swoje stopy. Poczuj swoje uda. Ramiona i głowę. Spróbuj odnaleźć się w przestrzeni. Pobudzimy teraz troszeczkę ruch i przejdziemy do łagodnego marszu. Obok ciebie stoi krzesło. W każdej chwili możesz się o niego oprzeć. Zaczniemy na zmianę podnosić kolana do góry.
Poczuj, jak to wpływa na twoją równowagę i orientację w przestrzeni. Wprowadź oddech równy, miarowy. Jeszcze 3 ruchy. I zatrzymaj się w centrum. Ustaw stopy na szerokość bioder. Wewnętrzne krawędzi stóp niech będą równoległe do siebie. Przenieś ciężar ciała na lewą nogę. Podnieś prawe kolano w górę. Wyciągnij ręce do przodu, spleć palce dłoni i uchwyć kolano w koszyczek. Lewą dłonią możesz przytrzymać się krzesła dla równowagi. Jeżeli jest ok, dociśnij stopę, przyciągnij udo do brzucha, rozluźnij barki. Zostań tutaj 3 oddechy. I miękko odłóż nogę na matę. Ustaw stopy równolegle względem siebie. Przejdź teraz na drugą stronę krzesła. I raz jeszcze ustaw stopy równolegle do siebie. Napnij swoje uda. Lekko napnij pośladki. Ustaw barki ponad miednicą. Przenieś ciężar ciała na prawą nogę. Zegnij lewe kolano i podnieś lewą nogę w górę. Wyciągnij ręce, spleć palce dłoni i umieść kolano w koszyczku z dłoni. Rozluźnij ramiona. Niech teraz cała świadomość przejdzie do prawej stopy. Barki w dół, głowa do góry. Jeszcze 3 oddechy. I odłóż nogę w dół. Odłóż krzesło na bok. Ono teraz nie będzie potrzebne. I wróć na matę. Podstawowa pozycja ucząca nas właściwych płaszczyzn naszego ciała to Tadasana. Podpowiada nam, jak właściwie ustawiać przód ciała względem tyłu ciała, prawą stronę względem lewej, szukając symetrii, szukając równowagi. Więc teraz stopy na szerokość bioder, wewnętrzne krawędzi stóp równoległe do siebie. Dłońmi dotknij swoich ud. Napnij uda, niech uda będą twarde. Połóż dłonie na miednicy i podnieś przód miednicy delikatnie w górę, tak aby kość łonowa przesunęła się do góry, a kość ogonowa przesunęła się w dół. Dzięki temu twoja miednica będzie ustawiała się pionowo, a za nią pójdzie cały kręgosłup. Delikatnie ściągnij łopatki, rozciągając ręce równolegle względem boków ciała. Ustaw głowę ponad kręgosłupem. Możesz sobie wyobrazić, że z tyłu jest ściana, na której chcesz się oprzeć. Ciężar ciała przesuń bardziej napięty. Wprowadź oddech. Tadasana, czyli pozycja góry. Stabilna, nieporuszona. Budowana od dołu, od stóp do ud, od ud do bioder, wzdłuż kręgosłupa do korony głowy. Tadasana będzie punktem odniesienia do większości asan w jodze. Zapamiętaj tę pozycję. I przez chwilkę się rozluźnij. Staniemy teraz w dużym rozkroku.
Zrób rozkrok na około długość 1 metra. Tak jak w Tadasanie, ustaw stopy równolegle względem siebie, czyli zazwyczaj pięty nieco szerzej niż palce. Napnij uda. Ustaw miednicę pionowo, czyli kość łonowa do góry, kość ogonowa lekko w dół. Połóż dłonie na biodrach. Ściągnij delikatnie łopatki. Niech broda będzie równoległa do ziemi. Patrz przed siebie, nieco wyżej niż linia oczu. Wprowadź oddech. Buduj świadomość ciała od dołu, od swoich stóp do góry, do bioder. Od bioder wzdłuż kręgosłupa w górę. I teraz rozciągnij ręce równolegle do ziemi. Skręć ramiona od barków do dłoni. Na wdechu unieś ręce w górę i zahacz kciuki o siebie. Pociągnij kciukami do góry. Wróć teraz do podstawy. Napnij uda. Delikatnie napnij pośladki. Ręce do góry wydłużają boki ciała. Zrób jeszcze 3 oddechy tutaj. Wdech i z kolejnym wydechem opuść dłonie na biodra. Zmniejsz dystans pomiędzy stopami. Pięty, palce, pięty, palce, wracając do Tadasany. Przywróć łagodny, miarowy oddech. Jeszcze raz przejdziemy do rozkroku. Dłonie na biodra. Lewa, prawa. Stopa na boki. I teraz skręcimy prawą stopę w prawą. 90 stopni. Lewa noga zostanie w tym samym ułożeniu. Rozciągnij ręce na boki. Przesuń biodra w lewo, wysuwając tułów w prawo. Obydwie nogi niech będą maksymalnie proste. Biodra w lewo, tułów w prawo. Zostań 2 oddechy tutaj. Poczuj pracę nóg. Wdech i z wydechem wróć do centrum. Połóż dłonie na biodra, skręć prawą stopę do przodu. Lewą stopę 90 stopni na zewnątrz. Biodra, barki do przodu. Rozciągnij ręce. Przesuń biodra w prawo. Tu wysuń daleko w lewo. Napnij uda. Prowadź oddech. Wdech i z wydechem powróć do centrum. Dłonie na biodra, skręć stopy do przodu. Kolejna pozycja, Utthita Trikonasana, pozycja rozciągniętego trójkąta. Zobacz. Skręcimy prawą stopę w prawo, tak jak przed momentem. Rozciągniemy ręce, biodra przesuniemy w lewo, tułów w prawo i odłożymy prawą dłoń pod prawym kolanem. Lewa ręka dzisiaj będzie na biodrze. Skręcimy biodra, barki do przodu, ściągniemy łopatki. I do centrum, druga strona. Zobacz raz jeszcze. Rozciągnięte ręce, wydłużony lewy bok, proste nogi. Dłoń pod kolanem, prawa ręka na biodro. Barki w tył, głowa godnie. I do góry wdech. Ok, zaczniemy teraz razem. Utthita Trikonasana, strona prawa. Skręć prawą stopę 90 stopni na zewnątrz. Wyprostuj nogi. Rozciągnij ręce, zrób wdech, z wydechem biodra w lewo, tułów w prawo. Połóż dłoń pod prawym kolanem, lewą dłoń ułóż na biodrze. Przez chwilę pozostań tutaj, dając sobie przestrzeń na oddech.
Bardzo dobrze. Do góry wdech. Zmiana stron. Lewa stopa w lewo. Nogi proste. Rozciągnij ręce równolegle do ziemi. Przesuń biodra w prawo. Tułów w lewo. Lewa dłoń na lewą goleń. Prawa dłoń na prawe biodro. Wprowadź oddech. Zaobserwuj wrażenia z ciała. I do góry wdech. Skręć stopy do przodu. Zrób 2-3 oddechy. Na początku, kiedy poznajemy pozycję, chcemy się z nią zaznajomić, oswoić. Nie wymagamy za dużo od ciała. Teraz zrobimy troszkę więcej. Jeszcze raz skręć stopę w prawo. Biodra do przodu, barki do przodu. Rozciągnij ręce równolegle do ziemi. Biodra w lewo, tułów w prawo. Połóż dłoń na prawej goleni. Lewa dłoń na lewe biodro. Doprostuj nogi. Przesuń biodra i miednicę do przodu. Głowę z klatką piersią do tyłu. Ściągnij łopatki. Patrz przed siebie. Nogi proste. 5 pełnych oddechów. Dwa. 3, 4, ostatni wdech, wydech, powróć do centrum. Skręć nogi do przodu i skręć lewą stopę w lewo. Biodra w przód, ramiona w przód, równoległe do ziemi. Zrób wdech, z wydechem biodra przesuń w prawo. Tułów rozciągnij w lewo, połóż dłoń na goleń, prawa dłoń na biodro. Doprostuj nogi, napnij uda. Biodra przesuń w przód, głowę w tył, ściągnij łopatki. Zostań 5 oddechów tutaj. Miękki wdech, pełny wydech. 2. Nogi proste. 3, 4. I do góry wdech. Świetnie. Skręć stopy w przód. Pięty palce, zmniejsz dystans i stań w pozycji góry. Rozciągnij ręce. Zrób kilka swobodnych oddechów. I rozluźnij się zupełnie. Przejdziemy teraz do pozycji leżącej. Najpierw zobacz, a potem wykonamy ją razem. Położymy się na macie i wyprostujemy nogi. Przyciągniemy najpierw prawą nogę na kilka oddechów, później lewą. Następnie przyciągniemy obydwie nogi do klatki piersiowej, zbliżając uda do brzucha. Później zostaniesz w pozycji relaksacyjnej, w pozycji siawasany z prostymi nogami i rękami skierowanymi do sufitu. Więc teraz razem połóżmy się na macie. Zmieniając pozycję, zauważ, jak teraz ciało dotyka ziemi. Wyprostuj nogi. Zrób 2-3 oddechy, rozluźniając się. I przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej, splatając palce dłoni na kolanie. Przyciągnij udo głęboko, ale bez napięcia. Nogi niech będą zrelaksowane. Jeszcze 2 oddechy.
i zmień układ nóg. Wyprostuj prawą nogę, zegnij lewą. Przyciągnij udo do brzucha, rozluźnij barki, dłonie. I teraz dołącz prawą nogę do lewej. Prawa dłoń trzyma prawą goleń, lewa lewą. Uda zbliżają się do brzucha, barki rozluźnione. Możesz delikatnie pokołysać plecami na boki. To jest bardzo dobre ćwiczenie, przynoszące ulgę dla lędźwi, dla kości krzyżowej. Pozostań jeszcze chwilkę tutaj. Świetnie. Połóż dłonie na ziemi, postaw stopy na macie i teraz zobacz. Przesuń pośladki do pięt, opierając dolne plecy na macie. Wyprostuj kolejno jedną, drugą nogę. Ustaw nogi nieco szerzej. Wnętrza rąk do góry. Głowa w centrum. I teraz, gdy leżysz wygodnie, zamknij oczy. I skup się na oddechu. Tak jak na początku zajęć, zauważ wdech i zauważ wydech. Przesuń uwagę wraz z oddechem do brzucha, do miednicy. Poczuj, jak wdech unosi twój brzuch, a wydech pomaga mu się rozluźnić. Wdech rozszerza, a wydech rozluźnia. Zrobimy teraz proste ćwiczenie oddechowe. Odliczymy kolejno oddechy. Od 1 do 3 i od 3 do 1. Wdech i wydech 1. Wdech i wydech 2. Wdech i wydech 3. Wdech i wydech 3. Wdech i wydech 2. Wdech i wydech 1. Jeszcze raz. Wdech i wydech 1. Wdech i wydech 2. Wdech i wydech 3. Wdech i wydech 3. Wdech i wydech 2. Wdech i wydech 1. Ostatni raz. Spróbuj pozostać uwagą przy oddechu. Mimo tych wszystkich myśli, koncepcji, planów, które teraz do ciebie przychodzą, przez chwilę kontynuuj koncentrację na oddechu. Wdech i wydech 1. Wdech i wydech 2. Wdech i wydech 3. Wdech i wydech 3. Wdech i wydech 2. Wdech i wydech 1. Przez chwilę zostań w towarzystwie oddechu, rozluźniając się zupełnie.
łagodnie zacznij wracać na powierzchnię. Wprowadź ruch do dłoni, do stóp. Jeżeli chcesz, przeciągnij się. I zegnij nogi w kolanach, wstawiając stopy na ziemi. Przewróć się na bok. Miękko otwórz oczy. Podpierając się dłońmi z przodu, powoli usiądź. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za praktykę. Namaste. Do następnego spotkania.